Cześć, Michałko PR z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie, zapraszam na kolejną prasóweczkę bokserską, którą zaczniemy sobie od świeżego newsa, że Mateusz Masternak 16 grudnia na gali Wielkiej Brytanii zawalczy z Chrisem Bylamem Smithem o pas WBO kategorii junior ciężkie. Taka fajna informacja z wczorajszego wieczora, natomiast na wstępie uściślenie. To nie jest oficjalne ogłoszenie walki, nie jest to też oficjalny komunikat od promotorów pięściarzy, oni na razie tego wszystkiego oficjalnie nie potwierdzają, to jest jedynie wrzutka od niejakiego Ansona Wainwrighta, pracującego m.in. dla magazynu The Ring, na podstawie opowieści, jakie Anson zasłyszał na konwencji Federacji WBO, także ta walka Masterna kontra Bylam Smith 16 grudnia to nic oficjalnego, no ale z drugiej strony też nie jest to nic nierealnego. Natomiast to jest już informacja ode mnie dla Was, informacja pewna. Masternak i Bylam Smith mają podpisane kontrakty na walkę o Mistrzostwo Świata i te kontrakty podpisali nie wczoraj, nie przedwczoraj, ale już jakiś czas temu, ale jest tu pewne ale w tym wszystkim, bo pamiętajmy, że z kontraktów niekoniecznie wszyscy się zawsze wywiązują. Można na przykład zapłacić karę umowną, która jest zawarta w treści kontraktu, nie wywiązać się z tego kontraktu dobrowolnie, czy tam po batalii sądowej, która trwać może bardzo, bardzo długo, no i mimo podpisanego kontraktu walka może do skutku nie dojść. I przypomnę tutaj, że Masternak nie jest jedynym kandydatem do walki z Chrisem Bylamem Smithem, bo drugim jest Lawrence Okoli, który, uwaga, ma zagwarantowany rewanż z Bylamem Smithem na mocy kontraktu na pierwszy pojedynek zawierający klauzulę rewanżową. Dla tych, którzy nie pamiętają, Lawrence Okoli stracił pas WBO na rzecz Chrisa Bylama Smitha, przegrywając z nim w maju, a ponieważ była to dla niego dobrowolna obrona tytułu, no to zabezpieczył się opcją rewanżową na wypadek porażki. Później jednak promotorzy Chrisa Bylama Smitha dogadali się z promotorami Mateusza Masternaka w sprawie walki o pas. To był taki szerszy deal obejmujący m.in. też Richarda Riakpor i opcję walki z Jayem Opytają. No i teraz kontraktowo promotorzy Chrisa Bylama Smitha zobligowani są do dwóch pojedynków z Masternakiem i z Okolim. Oczywiście, tak już wcześniej wspomniałem, w większości przypadków kontrakty zawierają zapisy o tak zwanych karach umownych za złamanie postanowień kontraktu, ale patrząc na to z perspektywy Mateusza Masternaka, no to on nie będzie zadowolony, jak Chris Bylam Smith z nim nie zawalczy i po jakimś tam procesie sądowym zapłaci mu karę umowną. Chodzi o to, żeby Master o pas zaboksował i po prostu dostał garze za pojedynek i szansę mistrzowską. Także odpowiadając na ewentualne pytania, czy ta walka Mateusza Masternaka z Bylamem Smithem 16 grudnia o pas WBO jest pewna, no, na razie bym tego pojedynku jeszcze nie ogłaszał, nie cieszyłbym się z niego, poczekajmy na oficjalny komunikat i wtedy dopiero będziemy mogli bukować bilety i czynić sobie na 16 grudnia jakiekolwiek plany. Także Mateusz Masternak, Chris Bylam Smith o pas WBO 16 grudnia w Wielkiej Brytanii. Bardzo być może tutaj jeszcze na koniec informacja dodatkowa. Jeśli Masternak z Bylamem Smithem faktycznie zawalczą, to ten pojedynek zobaczą także na żywo kibice w Stanach Zjednoczonych, bo grupa Boxer promująca Bylama Smitha podpisała umowę na transmisję swoich gal za oceanem przez stację NBC. A jak już jesteśmy przy dealach telewizyjnych, to platforma streamingowa DAZN wykupiła prawa na transmisję z gali Fury kontra Ngannou zaplanowanej na 28 października w Arabii Saudyjskiej. Także w Polsce walka Tysona Fury'ego z Francisem Ngannou i cała ta gala, całkiem ciekawa zresztą, na DAZN. Walka wieczoru, jak to walka wieczoru, wiecie, to wynik w zasadzie jest z góry pewny, z góry znany, mimo tych zapewnień pięknych promotorów, czy samego Tysona Fury'ego, że Francis Ngannou cios ma porażający, jak trafi Fury'ego, no to będzie kaplica. Słuchajcie, Tyson Fury 3 razy walczył z Deontayem Wilderem. Wilder nie zdołał Fury'ego znokautować, więc bardzo wątpliwe, by debiutujący w boksie Francis Ngannou to uczynił. Natomiast walka ma duży taki rozgłos medialny, na pewno jest interesująca tak marketingowo, ale jeśli Was walka Fury'ego z Ngannou nie interesuje, a jesteście kibicami wagi ciężkiej, to tutaj będzie dużo ciekawych smaczków podczas tej imprezy. Będziemy mieli kilka walk w wadze ciężkiej, bo właśnie to jest taka karta z samą wagą ciężką. Będzie na przykład świetnie zapowiadający się pojedynek Davida Adelaide z Fabio Wardleyem, dwóch brytyjskich prospektów kategorii ciężkiej. Do tego starcie Joseph Parker kontra Simon Kinn, dwóch koni takich bokserskich, Martin Bacole i Carlos Takam. W pojedynku właśnie dwóch gości z kamieniami w rękawicach, do tego betonowymi szczękami. Ponadto jeszcze występy
króla nokautu Arslanbeka Mahmudowa i brytyjskiego superprospekta Mosesa Itaumy. Także naprawdę, jeśli lubicie wagę ciężką, to będzie tam na co popatrzeć, a na deser walka Fury kontra Francis Ngannou. No i być może, wiele na to wskazuje, także ringowe face-off Tysona Fury'ego i Aleksandra Usyka. Natomiast jeśli, moi drodzy, mieszkacie w Wielkiej Brytanii lub USA, no to ten deal DAZN tych obszarów nie dotyczy. Jeśli mieszkacie w Wielkiej Brytanii, to za transmisję z tej gali będziecie musieli zapłacić 22 funty, taka jest cena TNT, a w Stanach Zjednoczonych aż $80 i tutaj relacja na ESPN w Polsce, tak jak mówiłem wcześniej, DAZN opłata w ramach miesięcznej subskrypcji. Tak, już jesteśmy przy Tysonie Furym, to Tyson Fury, król cyganów, przerwał milczenie w kwestii swojej walki z Aleksandrem Usykiem, do której dojść ma zimą. Wcześniej tej walki specjalnie nie komentował, no bo co tutaj będzie gadał o jakimś Aleksandrze Usyku, króliku z wagi średniej. Teraz przerwał milczenie i powiedział na temat tej walki tak. W tej chwili nie przejmuję się Usykiem wcale. Czeka mi na razie starcie z wielkim Francisem, dopiero gdy się z nim uporam, nie będę miał żadnych kontuzji, będę w jednym kawałku, to będziemy jechać z tematem Usyka. Natomiast Fury jest pewny siebie przed walką z Usykiem, twierdzi, że bez problemów go pokona, ale zaznacza, że Ukraińca nie zlekceważy rzeczy tak. Poradzę sobie z tym kurduplem, strzepnę go jak małe kropelki deszczu z ramienia, ale pamiętajcie, że z każdym, z kim walczyłem, dawałem z siebie zawsze 100%. I moi drodzy, warto tutaj wierzyć w słowa Tysona Fury'ego. Wszystko jedno, czy według was ma dużą wiarygodność, czy nie. To jest facet, który mimo tego wszystkiego, co opowiada na temat Aleksandra Usyka, jak go deprecjonuje, wiadomo, królik z kategorii średniej, to on wie, jak Usyk jest groźnym rywalem i na pewno podejdzie do niego ze 100% powagą. Będzie przygotowany tip-top i będziemy mieli tutaj świetny pojedynek. Jeszcze a propos tej walki Fury kontra Aleksander Usyk i od tematu, od którego zacząłem, czyli walki Masterna kontra Billam Smith, i w jednym i w drugim przypadku mamy podpisane kontraktem te pojedynki, bo i Masternak ze Smithem podpisali i Fury z Usykiem podpisali. W obydwu przypadkach mamy, powiedzmy, daty, w przypadku walki Billama Smitha z Masternakiem bardziej określoną, w przypadku Fury'ego z Usykiem mniej, bo tu się mówi o 23 grudnia, ewentualnie styczniu lub lutym. Natomiast ani w jednym przypadku, ani w drugim nie dam sobie głowy uciąć, czy te walki do skutku dojdą. Tak już zahaczyliśmy o temat walki Fury'ego z Aleksandrem Usykiem, to Shannon Briggs, The Cannon, były czempion WBO wagi ciężkiej, dołączył do kościoła Tysona Fury'ego, no i zapewnia, że Fury z Usykiem sobie poradzi i rzecze tak. Nie można stawiać przeciwko Tysonowi Fury'emu, on jeszcze nigdy nie przegrał, jest taki wielki i potrafi przy tym się tak poruszać. Gość ma śmieszną budowę, bo nogi ma zwykłego, wysokiego boksera, a resztę ciała grubasa, który w ogóle nie ćwiczy. Niby nie ma mięśni, ale mięśnie nie boksują, jest śliski, dobrze się rusza, robi uniki głową. Może nie zawsze wygrywa przez knockout, ale dzięki temu wiadomo, że może zrobić pełen dystans. Facet ma gabarety, kondycję może przyjąć i oddać. Tańczyć w ringu jest niebezpieczny. Może i rozmiar nie zawsze ma znaczenie, jednak tutaj mamy gościa, który nie jest tylko duży, ale też potrafi boksować i mocno uderzyć. Tutaj słuszna uwaga Shannona Briggsa odnośnie tych mięśni, że mięśnie boksują. Briggs dobrze pamięta na przykład swoją walkę z Sultanem Ibrahimowem, pierwszą obronę pasa WBO. Shannon Briggs przez całą karierę był pięściarzem o niesamowitej budowie fizycznej, do tego świetnej rzeźby. Od Ibrahimowa ważył chyba z 20 kg więcej. Ibrahimow wyglądał przy nim jak kucharko, a po prostu go wyboksował. Także mięśnie nie boksują, to jest całkiem słuszna uwaga Shannona Briggsa. Natomiast jeśli chodzi o to, kto jest faworytem w tej walce, to jeszcze raz, ja przychylam się do tych opinii, że jednak Fury będzie tutaj faworytem, bo oprócz tego, że jest świetnym pięściarzem, jest Usyk też jest świetnym pięściarzem, natomiast Tyson Fury ma tutaj ogromną przewagę gabarytów, ale przy tym wszystkim jestem jednym z tych, którzy dają Aleksandrowi Usykowi szansę na zwycięstwo z Tysonem Furym. Cały czas się mówi, że Fury jest niepokonany, ale Usyk też jest niepokonany. Wiele razy przeciwko niemu ustawiano i myślę, że on znajdzie sposób, jak boksować z Tysonem Furym. Czy ostatecznie jego taktyka przyniesie sukces? No to przekonamy się zimą, jeśli do tej walki dojdzie. Tyson Fury na pewno faworytem będzie, ale Aleksandra Usyka skreślać nie można. To zostając jeszcze w kategorii ciężkiej, Eddie Hearn w rozmowie z IFL TV oznajmił, że na tę chwilę najbardziej prawdopodobne jest, że Anthony Joshua jednak na ring powróci w grudniu albo styczniu, a taki scenariusz sprawia, że ewentualny pojedynek AJ'a z Deontay Wilderem nie odbędzie się wcześniej niż w marcu i kwietniu. Dodam jeszcze od siebie, że
wątpię w tę walkę, czy ona w ogóle do skutku dojdzie, Wilder kontra Anthony Joshua, no bo nie widzę powodu, dlaczego ci pięściarze mieliby się ze sobą zmierzyć. Takim powodem numer jeden były pieniądze, które byli podobno gotowi zapłacić inwestorzy z Arabii Saudyjskiej, chcieli wyłożyć dziesiątki milionów dolarów, żeby zobaczyć w ringu AJ'a i Wildera. Teraz tych pieniędzy nie ma, no to naprawdę chyba ani jeden, ani drugi tą walką specjalnie zainteresowany nie będzie. No być może jakąś zachętą będzie listopadowe stanowisko, takiego się spodziewam, federacji WBC, która stwierdzi, że to może być finałowy eliminator w ramieniach właśnie federacji WBC do walki mistrzowskiej Wilder kontra Anthony Joshua, ale jeszcze raz, i Joshua, i Wilder walkę mistrzowską dostać mogą i bez eliminatora, a jeśli tutaj nie będzie do zarobienia w ringu tych dziesiątków milionów dolarów, no to wątpię, żeby i jeden, i drugi był zainteresowany ryzykowaniem swojego rekordu. I jeszcze na zakończenie takie szybkie info z polskiego podwórka, trochę na razie spekulacje, nie wiem czy oglądaliście mój wywiad z Kamilem Szermetą, wstawiony jakoś tam w weekend, w którym Kamil Szermeta zdradził, że wedle jego wiedzy Maciej Sulęcki zaboksuje, bo to chodzi o walkę w boksie na jednej z gal freakowych, mierząc się z Normanem Parke. Norman Parke to jest były zawodnik federacji KSW, potem występował na galach freakowych i podobno Kamil Szeremeta dostał propozycję walki w boksie z Normanem Parkem, natomiast on jest na razie zainteresowany takimi pięściarskimi występami na pięściarskich galach, a podobno ostatecznie z Normanem Parkem zaboksuje Maciek Sulęcki, który przypomnę jakiś czas temu rozstał się z Andrzejem Waśleskim z grupą Knockout Promotions, no i pojechał szukać szczęścia w Stanach Zjednoczonych na własną rękę. No, według Kamila Szeremety w swoim następnym, najbliższym występie zaboksuje na freakowej gali z Normanem Parka. Zobaczymy, czy te zapowiedzi Kamila się sprawdzą, a w tej prasówce to wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, buongiorno! Yo he cantare esta canción para mi gente con una pasión.